Najbardziej wiek kobiety zdradzają ramiona. Nie wiem, co ja kiedyś zrobię, jak zdejmę bluzkę i będę miała takie skóry wiszące. Takie miękkie, wiszące skóry. W jakiejś gazecie było, że to nazywają motyl. Jak żyć z takim motylem? Przecież to jest najobrzydliwsza rzecz na świecie. Najgorsze, że już teraz trzeba o tym myśleć, że ja powinnam co rano te ciężarki podnosić po 100 razy. Albo po 200. Wtedy uniknę motyla, ale teraz co? Przecież ja już na nic nie będę miała czasu. To o której ja mam wstawać? O 4? Ale kurwa, taki motyl. To jest gorszy niż śmierć. Hello? Is it me you looking for? Bo ja codziennie wykonuję specjalny zestaw ćwiczeń z moją mentorką, Samantą Zgorzelec-Johnson. Ona w ogóle podobno pochodzi spod Łodzi, tym bardziej ja się z nią utożsamiam. Ona ma takie wspaniałe ćwiczenie, które nazywa się Tygrysia Twarz. O, to ona! Hello, hello, hello. My name is Samantha Zgorzelec-Johnson and I've got amazing facial exercise for you called the tiger face. Tygrysia Twarz! It stretches all your face and it brings blood into your brain. We need to start with a low O. Musimy zacząć od dolnego O. O, właśnie takie O. Then we need to stick our tongue out. Potem musimy wysunąć do przodu jęzor. You can tak. Feel the stretch, do you? And then we need to look up at the ceiling to feel the stretch in this part of the face. A potem musimy popatrzeć na górę, żeby rozciągnąć dolną partię twarzy. Okay, right now I'm gonna demonstrate it to you, so watch me now, girls. The tiger face. Tygrysia twarz. Wydech. Tygrysia twarz. To jest właśnie to ćwiczenie. Wow. Isn't it great? Your turn. Nasza kolej. Let's do it together, girls. Zróbmy to razem. Zróbmy. Face. Tygrysia twarz. Wydech. Wydech. Wow. Can you feel the stretch? Can you feel the oxygen coming to your brain? Tak. Isn't it great? Remember, girls, to do this exercise every single day when you wake up and before you go to bed. Najbardziej lubię sobie wyobrażać, że idę ulicą i odpowiadam na pytania zadawane niby przez jakiegoś dziennikarza. Jakie mam marki i jakich projektantów na sobie. Zwracam uwagę na metki. Właśnie, czy nie szyte w Chinach? Tutaj właśnie nie sprawdziłam. No, bo kiedyś była taka historia, że jedna kobieta wszyła do metki apel, że potrzebuje pomocy. No bo w tych fabrykach to normalnie jak w łagrach jakiś. Tam przecież nie mają ani ubezpieczeń, ani płacy takiej jak powinni. A jak te telefony robią, to w takich samych warunkach. To jest horror, horror. I ja w ogóle teraz nie mogę zaczynać o tym myśleć, bo wtedy mi się dzieje tak, jakbym myślała o kosmosie. Mam jakiś taki lęk wysokości jakby. Tylko inaczej, nie wiem. O, jest. Made in Bangladesh. A, to spoko.